Dobry wieczór, bo jest wieczór 1 listopada. Szanowni, na ostatniej lekcji zaczęliśmy rozmawiać o ruchu. Powiedziałem, że będzie trochę teraz taki okres nastanie, w którym będzie troszeczkę mniej takich efektownych eksperymentów, ale już przyszedł mi do głowy następny efektowny eksperyment, wprawdzie nie na temat ruchu, a ciągle na temat dyfuzji. Dokładnie rzecz biorąc, ten film, który pokazywałem wam, wywołał dyskusję na grupie Nauczyciele Fizyki na Facebooku i pojawiła się instrukcja, jak rzeczywiście można zobaczyć dyfuzję, więc jak tylko trafię do szkoły i dotrę do zbioru próbówek, bo tak będzie najłatwiej, to spróbuję. I myślę, że to jest proste doświadczenie i każdy będzie mógł je wykonać, więc w powietrzu wisi kolejne wyzwanie, no ale już po egzaminie próbnym, bo do egzaminu próbnego to będziecie mieli głowę zajętą czym innym. Ruch. Ruch, opis ruchu, dlaczego ciała się ruszają, to zaprzątało głowę filozofów. Filozofia, przyjaciele, przyjaciół mądrości od czasów starożytnych. No i umownie zaczynamy od Arystotelesa, który żył w IV wieku przed Chrystusem i który między innymi, ponieważ to był umysłowy gigant, który rzeczywiście położył pewne podwaliny pod współczesną naukę i zajmował się wieloma rzeczami, nie tylko naukami przyrodniczymi, ale także literaturą. Arystoteles miał, no nie mając jakby możliwości wykonywania eksperymentów i pomiarów, miał mieszane, miał koncepcję żywiołów, materia, wszystko składa się z żywiołów, ognia, wody, powietrza i zaraz, ognia, wody, powietrza nie, i ziemi. No i miał też taką koncepcję, że każde ciało ma przeznaczone sobie miejsce, no w związku z tym kamienie na przykład leżą na ziemi i dążą do tego, żeby znaleźć się w miejscu, które jest im przeznaczone, no i dlatego kamień wyrzucony w górę spada na ziemię, żeby zająć to miejsce, które jest do niego przeznaczone. Pióro spada powoli, obracając się, lekkie pióro. I dlatego, że no po części jest zbudowane jakby z ziemi, z tego żywiołu, a po części z powietrza. No faktycznie, jeżeli ktoś z was ma takie większe kurze pióro i rozetnie je, to zobaczy, że to na czym ten zasadniczy jakby dźwigar tego pióra jest prawie pusty w środku. Arystoteles mówił też o innych ciałach, które mają naturę taką, że się ruszają. Niektóre mają, w ich naturze leży poruszanie się. No i tak wyglądał ten opis przyczyn ruchu. Przy czym w badaniu tego ruchu olbrzymią rolę odegrała astronomia, ponieważ regularność ruchu planet, tego czegoś, co uznawano wtedy za, jeszcze pewnie nie do końca rozumiano, że to są planety, ale tych punktów, które poruszały się z pewną regularnością, zwróciła uwagę starożytnych astronomów, pomimo, że nie mieli teleskopów, planety można obserwować gołym okiem, no i nie mieli zbyt precyzyjnych astronomicznych przyrządów. No, już nie mówiąc o regularności ruchu Księżyca czy Słońca. Otóż wśród tych starożytnych, no i zaczęła się jakby pogoń, zaczęły się próby odgadnięcia, jeżeli chcemy tak na to spojrzeć, to boskiej recepty, boskiego zamiaru, boskiego, dlaczego Bóstwo
siły nadprzyrodzone stworzyły ten świat planet takim, jak go stworzyły. Coraz dokładniejsze obserwacje astronomiczne szukano wtedy, próbowano wniknąć w tą Bożą myśl stworzenia świata, czy nadprzyrodzoną myśl stworzenia świata. Szukano tego także w harmonii. Legenda głosi, że Pitagoras bodaj przechadzając się po mieście usłyszał, jak w kuźni kowale uderzają młotami w coś leżącego, co leży na kowadle, i to kowadło wydaje różne dźwięki, i zauważył, że w przypadku niektórych uderzeń następujących po sobie to brzmi jak przyjemna dla duszy, przyjemna muzyka, a inne są nieprzyjemne, wzbudzają ciarki. No więc kolejnym takim obszarem, w którym szukano tej recepty zrozumienia, jak to jest i dlaczego tak jest, że niektóre dźwięki, dzisiaj powiedzielibyśmy akordy, są przyjemne dla ucha, a inne wzbudzają wręcz niepokój. I stąd powstała nauka o harmonii, burzliwie rozwijana. I bardzo długo na wydziałach filozofii naturalnej, filozofii przyrody uniwersytetu wykładano harmonię, której jest sporo matematyki. No, kolejnym aktorem w tym naszym przedstawieniu był Ptolemeusz, grecki matematyk i filozof, który zaproponował układ współrzędnych, zaproponował, że układ słoneczny, że planety i Słońce poruszają się wokół Ziemi. Tak? I to był układ geocentryczny, w którym właśnie Ziemia znajdowała się w środku i on, a wokół niej poruszały się planety i Słońce. No i ten układ geocentryczny jakby też odpowiadał Kościołowi katolickiemu, jako że Ziemia była tym centralnym punktem odniesienia, ludzie, dzieci Boga zamieszkiwali Ziemię. Chcę tu też powiedzieć, że w czasach starożytnych byli filozofowie, którzy utrzymywali, że te obserwacje niezbyt precyzyjne są, wynikają, czy z nich wynika to, że to Słońce stoi w centrum i Ziemia i inne planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych, a dodatkowo pory dnia, dzień i noc wynikają z tego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Zapytacie, dlaczego za ojca teorii heliocentrycznej czy modelu heliocentrycznego uważamy Mikołaja Kopernika? No właśnie dlatego, że prawie 1000 lat później po Ptolemeuszu, ponad 1000 lat później po Ptolemeuszu, zdecydował się wykonać bardzo precyzyjne pomiary gołym okiem, nie miał jeszcze lunety. Lunetę astronomiczną wynalazł Galileusz później i wyciągnął z tych pomiarów wnioski, że z pomiarów za pomocą matematyki wyciągnął rzeczywiście wnioski, że czy wniosek, że za zasadniczą zasadnicze własności, czy zasadnicze cechy tych obserwacji ruchu planet w zasadzie odpowiadać może model heliocentryczny, bardzo prosty w swojej strukturze w porównaniu z modelem Ptolemeusza, który, żeby uwzględnić to, że planety niektóre poruszają się ruchem wstecznym, jak od czasu do czasu, jak zobaczycie sobie, wyobrazicie sobie albo narysujecie sobie model heliocentryczny i weźmiecie pod uwagę, że im dalej planeta od Słońca, tym wolniej się porusza, to zobaczycie, że jeżeli obserwujemy, no nie wiem, Marsa, Wenus, to jest taki moment, w którym ona wyprzedza jakby, porusza się do przodu, ale są takie chwile, są takie okresy właściwie, nie chwile, dłuższe okresy czasu, to wydaje się, że ona się cofa. No i żeby
to usprawiedliwić, Ptolemeusz wymyślił epicykle, to znaczy to, że planeta właśnie na planety na tych swoich orbitach wokół Ziemi też poruszają się po takich maleńkich kołowych orbitach. No jak po tej orbicie maleńkiej kołowej planeta porusza się do tyłu jakby, no to widzimy ten ruch wsteczny planet. Otóż Kopernik obszedł się bez tego, ale był w tym niuans pewien, mianowicie przewidywania teorii Kopernika zgadzały się gorzej z obserwacjami niż przewidywania modelu Ptolemeusza. I trzeba było poczekać kolejne ileż tam, kilkadziesiąt lat, prawie 100, żeby Johannes Kepler rozwikłał tę zagadkę. A Kepler mógł rozwikłać tę zagadkę dzięki doskonałym pomiarom Tycho Brahe, duńskiego astronoma, który w specjalnie zbudowanym obserwatorium z benedyktyńską cierpliwością, co to znaczy benedyktyńska cierpliwość, to można sobie wygooglać, i precyzją wypełniał tablice astronomiczne pomiarów położenia tych planet w różnych chwilach czasu w czasie roku. W międzyczasie pojawił się Galileusz, wynalazca teleskopu. Tycho Brahe był ostatnim astronomem, który obserwował gołym okiem, to znaczy nie mógł skorzystać z teleskopu. I no, Galileusz, ojciec współczesnej nauki, uważany jest za ojca współczesnej nauki, no dlatego, że bardzo mocno postawił sprawę, że jeżeli chce się poszukiwać tej recepty na budowę świata, to odpowiedź na to pytanie leży w obserwacjach i doświadczeniach i eksperymentach. On obserwował niebo, a w innych sytuacjach, także jeśli chodzi o własności ruchu, po prostu zajmował się eksperymentami. Johannes Kepler był asystentem Tycho Brahe i mając dostęp do jego obserwacji, do tych tablic astronomicznych, wykonał nieprawdopodobną pracę, mianowicie zrozumiał, że te żmudne obserwacje, te całe bardzo, bardzo długie, wielostronicowe tablice położeń planet w różnych chwilach czasu w ciągu roku, że to wszystko można zredukować tak naprawdę do trzech matematycznych praw. Zinterpretował te obserwacje w języku matematyki. No, między innymi poprawił też błąd Kopernika. Kopernik zakładał, że planety poruszają się wokół Słońca po orbitach kołowych, a Kepler sprawdził, wyprowadził, udowodnił na podstawie obserwacji, że te orbity mają kształt elipsy, takiego lekko spłaszczonego koła. Rysowałem na lekcji, co to jest elipsa. Po wprowadzeniu tego elementu okazało się, że model heliocentryczny znakomicie zgadza się z obserwacjami i od tego momentu już nie było żadnych podstaw, żeby tak naprawdę podważać jego prawidłowość. No i przyszedł Newton. Przyszedł Newton w epoce oświecenia i udowodnił, czy też wyprowadził oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy Słońcem i planetami. Wyprowadził wzór matematyczny. Wychodząc z praw Keplera, nie musiał przeglądać tych wszystkich tablic astronomicznych Tychona Brahe. Kepler zrobił to za niego. On opisał matematycznie orbity, a Newton z kształtu tych orbit i z własności tych orbit, które Kepler ujął w trzy prawa Keplera, proste matematyczne stwierdzenia, które można tak naprawdę w dzisiejszym języku zapisać na kartce i jeszcze papieru formatu A4 i zostanie jeszcze sporo miejsca. Newton wykorzystał tę informację i wyprowadził
wzór na siłę grawitacji, z jaką Ziemia przyciąga, z jaką Słońce przyciąga Ziemię. No a Ziemia przyciąga Słońce, bo za chwilę będziemy o tym dyskutować, że te siła grawitacji, jak są wszystkie siły w przyrodzie, ma własność wzajemności. Jeśli Ziemia, jeśli Słońce przyciąga Ziemię, to Ziemia przyciąga Słońce i to w dodatku siłą, która ma tę samą wartość, a Słońce zdaje się tego nie widzieć, bo ma olbrzymią bezwładność związaną ze swoją olbrzymią masą. No ale to jest dygresja, nie chcę wybiegać w przyszłość. Newton posprzątał. Istnieje taki słynny dialog, zapis słynnego dialogu na posiedzeniu, czy po posiedzeniu Royal Society, Towarzystwa Naukowego w Londynie. Uczeni się zebrali. Christopher Wren, taki znany architekt tej epoki, dyskutowali na temat tego, jak zależy siła grawitacji od odległości między ciałami, które się przyciągają. I Wren zapytał Newtona, czy on to wie. On powiedział inverse to the square, jak 1 nad r do kwadratu, jak 1 na odległość do kwadratu. Wren zapytał, how did you get it? How did you know it? Or how do you know it? And Newton odpowiedział, I have simply computed it. Po prostu to obliczyłem. No tak, i to jest jakby bardzo nieoczywisty wynik w tym. Newton zresztą użył, żeby go otrzymać, potęgi analizy matematycznej, aparatu matematycznego, który stworzył, ale potem poczuł się obrażony w pewnym momencie i kiedy pisał swoje fundamentalne dzieło Filozofia Naturalis Principia Mathematica, to zamienił ten dowód analityczny, można powiedzieć, na geometryczny i jest on bardzo trudny do zrozumienia przez zwykłego śmiertelnika. Natomiast jeśli chodzi o dowód wykorzystujący metody analizy matematycznej, no to ja mogę powiedzieć, że na studiach fizyki, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzieś na drugim roku pojawił się aparat matematyczny, który mogłem z wielką przyjemnością wykorzystać, żeby powtórzyć w cudzysłowie odkrycie Newtona dotyczące powszechnej grawitacji, to znaczy wziąłem prawa Keplera i wyprowadziłem własności przyciągania grawitacyjnego, korzystając z tego aparatu. Piszę to, bo żebyście zrozumieli, że to nie są proste sprawy i że w historii ludzkości te próby zrozumienia boskiej recepty na wszechświat są bardzo stare i dzisiaj już może naukowcy nie mówią tyle o Bogu, ale każdy z nich tak naprawdę właśnie bardzo chce w swojej dziedzinie pogłębić zrozumienie, dlaczego świat działa tak, a nie inaczej. I czy rzeczywiście natura, czy Bóg, jeśli chcecie, nie miał innego wyjścia, musiał stworzyć to tak, jak to dzisiaj widzimy. Po drodze, o czym wam wspomniałem, tu spalono na stosie Giordano Bruno, włoskiego filozofa i matematyka, za propagowanie teorii Kopernika. Inkwizycja skazała go na śmierć na stosie. Galileusz miał proces i musiał się oficjalnie wycofać ze swoich poglądów, więc to nie były wcale oczywiste sprawy, o czym my teraz się uczymy. Dziękuję bardzo.